W sobotę, 18 czerwca, z udziałem najwyższych władz państwowych odbyła się uroczystość, podczas której kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, terminal LNG w Świnoujściu, otrzymał imię prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości nadania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego terminalowi LNG. To doniosła chwila nie tylko dla nas tu zgromadzonych, ale także dla całego sektora energetycznego. Cieszymy się, że możemy wspólnie z Państwem dzielić tę radość. Bardzo proszę gospodarza dzisiejszego spotkania, Tomasza Stępnia, prezesa zarządu Gaz-System, o zabranie głosu. Pozwólcie Państwo, że przywitam przede wszystkim naszego dostojnego gościa, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. Bardzo serdecznie witam panią Beatę Szydło, prezesa Rady Ministrów wraz z przedstawicielami polskiego rządu. W sposób szczególny chciałbym przywitać pana premiera Jarosława Kaczyńskiego wraz z towarzyszącą mu córką świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, panią Martą Kaczyńską. Witam przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Chciałbym też powitać władze samorządowe, przedstawicieli lokalnej społeczności, zwłaszcza lokalne władze Szczecina i Świnoujścia oraz podległe im urzędy i instytucje. Serdecznie witam Jego Ekscelencję, księdza biskupa Henryka Weimana, na koniec pragnę powitać przedstawicieli spółek, naszych partnerów biznesowych, przedstawicieli regulatora. Chciałbym powitać naszych pracowników, przedstawicieli związków zawodowych, z Piotrem Dudą, przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność na czele. Cieszymy się bardzo z obecności każdego z Państwa. Raz jeszcze gorąco Państwa witam. Bardzo dziękuję panu prezesowi Tomaszowi Stępniowi. Zapraszam do zabrania głosu pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To niezwykła chwila. Nie ukrywam, że to także dla mnie niezwykła chwila. To niezwykła chwila dla mojej bratanicy, moich wnuczek. Moment, kiedy po raz pierwszy w Polsce wielki obiekt zostaje nazwany imieniem mojego świętej pamięci brata. Można zapytać, czy to przypadek, że dotyczy to akurat gazoportu. Nie, proszę Państwa, to z całą pewnością nie przypadek. Lech Kaczyński zadał sobie pytanie, które postawiono w XIX wieku, które postawił wielki polski poeta: Polska, ale jaka? I odpowiedział, że Polska musi być państwem suwerennym, bezpiecznym, podmiotowym, musi mieć właściwą pozycję, właściwy status międzynarodowy. I tym kierował się w swojej polityce, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zagadnieniem, któremu poświęcił bardzo wiele uwagi i bardzo wiele wysiłków, było bezpieczeństwo energetyczne. Gdy rozpoczynał swoją kadencję, to bezpieczeństwo było bardzo zagrożone, było słabe. Podejmował
wiele, bardzo wiele różnego rodzaju przedsięwzięć politycznych, gospodarczych, które miały tą sytuację zmienić. Jednym z tych przedsięwzięć była właśnie decyzja o budowie gazoportu. Decyzja z punktu widzenia gospodarczego, ale także politycznego, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju o zupełnie zasadniczym znaczeniu. Decyzja, która miała zmienić i zmienia dzisiaj sytuację Polski, jeśli chodzi o bardzo ważny aspekt jej międzynarodowej pozycji, właśnie tej dotyczącej bezpieczeństwa. Ale sprawy energetyczne były dla Lecha Kaczyńskiego także podstawą, przesłanką dla podejmowania różnego rodzaju innych inicjatyw, tych, które dotyczą polskiego statusu, a więc takiej trwałej międzynarodowej sytuacji naszego kraju i polskiej pozycji, czyli tego, o co każde państwo, nawet najpotężniejsze, nawet Stany Zjednoczone, musi nieustannie zabiegać. Robił wszystko, by ten status był jak najlepszy, jak najmocniejszy i żeby ta pozycja była podnoszona, jak to się dzisiaj często mówi, lewarowana, nawet może powyżej naszych realnych sił. I udawało mu się to, przynajmniej w bardzo wielu wypadkach. To wszystko, cała ta polityka, którą prowadził, była całością, przemyślaną, konsekwentnie realizowaną całością. Ale różne jej elementy były związane z sytuacją, były związane z przedsięwzięciami, z bezpośrednimi działaniami tragicznie zmarłego prezydenta. Inne miały pozostawać jako część naszego krajobrazu gospodarczego. I to jest właśnie takie przedsięwzięcie. Minie dużo czasu, bardzo dużo czasu, a ten gazoport będzie trwał. Będzie trwał i będzie służył Polsce, ale będzie także przypominał o tym, że miała prezydenta, który jako pierwszy spośród polskich głów państwa po 1989 roku nie był w żaden sposób związany z poprzednim systemem i który całkowicie i konsekwentnie odrzucał to niemądre stwierdzenie, że Polska jest jak brzydka panna bez posagu na wydaniu. Odrzucał je konsekwentnie, to nie w słowach, a w czynach. I dlatego warto, by był pamiętany i warto, by ta pamięć była utrwalana także w taki sposób, jaki to czynimy dzisiaj. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Naimskiemu, kierownictwu tego przedsięwzięcia, kierownictwu gazoportu, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy nadać gazoportowi imię Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję jako jego brat, dziękuję w imieniu jego córki, jego wnuczek, ale sądzę, że mogę także podziękować w imieniu partii, której jestem szefem, a może nawet szerzej, w imieniu tych wszystkich Polaków, którzy czują głęboki związek ze swoją ojczyzną, po prostu polskich patriotów. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu prezesowi. Za chwilę nastąpi uroczyste nadanie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego terminalowi, na terenie którego dziś gościmy. Proszę o odsłonięcie pamiątkowej tablicy panią Martę Kaczyńską, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana prezesa Tomasza Stępnia. Bardzo proszę wszystkich o powstanie.
poświęcenia pamiątkowej tablicy dokona ksiądz biskup Henryk Weiman. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani premier, szanowny panie prezesie, szanowni panowie ministrowie, szanowna pani córko pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pracą swoich rąk i poprzez różne gałęzie techniki człowiek współdziała ze Stwórcą, aby Ziemia stawała się coraz godniejszym mieszkaniem ludzkiej rodziny. Tym samym tenże człowiek przyczynia się do rozwoju ludzkiej społeczności i wypełnia Chrystusowy nakaz służenia braciom. Przeżywając uroczystość nadania terminalowi Świnoujskiemu skroplonego gazu ziemnego imienia prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, oddajemy cześć zasługom i działalności pana prezydenta na rzecz polityki energetycznej naszej ojczyzny. Ale tym aktem błogosławimy Boga i oddajemy mu chwałę, jemu chwałę, bo on jest źródłem życia i prawdziwego pokoju. Módlmy się. Błogosławiony i godzin chwały jesteś, Panie, nasz Boże. Ty w swojej opatrzności przez mądrość i pracę ludzi udoskonalasz to, co stworzyłeś, a przez ludzkie odkrycia i wynalazki przedziwnie objawiasz swoją mądrość i dobroć. Spraw, prosimy Cię, niech ten terminal, który od tego momentu nosi imię prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, służy bezpieczeństwu naszego narodu, a ludzie, którzy będą korzystać z jego zawartości, niech rozpoznają Twą wielkość w Twoich dziełach i wzrastają w służbie wobec siebie nawzajem, przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Dziękuję księdzu biskupowi Henrykowi Weimanowi za poświęcenie tablicy. Od tej chwili terminal w Świnoujściu nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego.